No witam wszystkich, dzisiaj jest 1 maja, jestem na tych targach Info Security. Jeżeli tutaj zobaczycie, są Info Security. Więc zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj mamy Barracuda Networks, mamy Cisco, więc obadajmy, co Cisco ma do powiedzenia w trakcie zabezpieczeń. Widzimy jakieś stoisko, więc tak to wygląda, tu jest wejście. No i oczywiście całe targi, więc trochę się przejdę, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Więc tutaj mamy Cisco, tutaj mamy Juniper Networks, tutaj mamy Trustware, widzimy jakieś traki, z tego stoją. No troszeczkę jest głośna, ale jakoś sobie poradzimy. Jakoś sobie poradzę, chciałem powiedzieć. Widzimy, że dużo antywirusów. Widzimy szyfrowanie dysków pełne. Więc checkpoint. Widzimy jeszcze Kaspersky jest. Ogólnie hala targowa znajduje się bardzo blisko stacji metra Airscort, więc nie ma jakiegoś problemu z dojściem tutaj czy dojechaniem. Więc jak widzicie, Info Security, jest jakiś bar, widzimy HP, ma nawet wersję swoją tutaj. Jakieś oprogramowanie zabezpieczające. Więc jak widzicie, bardzo fajna impreza, jeżeli ktoś się interesuje zabezpieczeniami. Pokaz oprogramowania. To tak samo zarządzanie telefonami komórkowymi, tak? VMware. Więc these are some of the ways that the bad guys are thinking. They are thinking massively outside of the box, which means use the good guys and not think that well. Zależy dużo dostawców. Więc so I've got the information out. What am I going to do? Look, this one's all about good tradecraft. It is about covering my tracks. I don't want you to know that I was there. I don't want you to know that I stole anything. How am I going to do that? Turkish podcast. What's happening in the wild at the moment is, in my opinion, awesome, because it pulls in massive amounts of social engineering to this. So what am I going to do? Well, I'm going to delete all the files on the accounted woman's PC and on the main server. What's going to happen? Those machines are going to crash, right? They're just going to go down. So what's IT going to do about that? Everybody in the business is shouting at the IT department to go, we're losing massive amounts of money, nobody can work, get this machine up and running. What do you do? Store the platform. Networking bar, coś można zjeść, więc super sprawa. Tu widzimy firmę Vasco, to ona projektuje zabezpieczenia dla banków, więc tutaj widzicie różnego rodzaju loginy. Tutaj jest pokazane, w jaki sposób można się logować do banku. Są te ich produkty takie używające algorytmu zabezpieczenia DES, AS. Więc tam widzicie WebRota w oddali, jeżeli się przyjrzycie. Firma WebRot
wyznana stworzenia antywirusów. Zobaczmy. Tam jest techniczny teatr. Mam kolejną prezentację. Widzimy o firewallach. Co za firma? Z tego co tu widzę, to mają po prostu, widzicie tutaj firewalla różnego rodzaju. Widzicie, tak to wygląda. Tutaj moduły. Wszystko pokazało, że zobaczyłem bezpośrednio. Coś też, ja nie wiem. O, wejdźmy, zobaczmy do ochrota. Widzicie, sporo tych firm jest tutaj, dużo oprogramowania, sprzętu. Na razie widzieliście tylko jedno stanowisko, nawet nie widziałem po stronie Unipera nic. Zobaczymy. No widzimy, ale tutaj gdzieś było stanowisko miasta Moskwy, tak mi się zdaje. Więc zaraz wam pokażę, jeszcze tutaj coś jest. Praktycznie zaraz przejdziemy całe targi. Ze mną przejdziecie całe targi. A tu widzimy miasto Moskwa. Więc informacje na temat, w jaki sposób zabezpieczają się w Moskwie. No i tutaj różnego rodzaju teatry, więc tak jak widzicie, no dużo tego jest, ale chciałem wam pokazać, żebyście widzieli te targi Info Security. Więc tak to wygląda. To wszystko na razie, no trzymajcie się, cześć.